Łukasz Nowicki kilka miesięcy temu zaskoczył swoich fanów, ogłaszając, że musi pożegnać się z pytaniem na śniadanie. W oświadczeniu tłumaczył, że miał za mało czasu dla rodziny, na której teraz chciał się bardziej skupić. Koledzy z TVP byli wręcz zszokowani, zgotowali mu jednak huczne pożegnanie, czego sam Nowicki się nie spodziewał. W niedawnej rozmowie z paplifem mówił tak, chciałem na koniec programu powiedzieć cichutko dziękuję państwu bardzo, ale redakcja postanowiła inaczej i moje pożegnanie odbyło się z pewną pompą. Sprawiło mi to oczywiście przyjemność, ale też trochę zawstydził, wyznał, w tej samej rozmowie przyznał, że chyba nie do końca wszystko przemyślał. Bo zaczyna odczuwać obniżenie standardów życia, bo kasa z PNŚ przestała płynąć. Człowiek szybko przyzwyczaja się do pewnego standardu życia, dobrego samochodu, dobrego jedzenia, różnych przyjemności. Generalnie rozpoczęliśmy proces redukcji potrzeb. Okazuje się, że jest to możliwe, wyznał Nowicki. Wydawać by się mogło, że Łukasza już raczej w śniadaniu w CTVP nie zobaczymy. A tu nagle taka niespodzianka, Małgorzata Obczowska zamieściła na Instagramie zaskakujący wpis, który opatrzyła zdjęciem. Widzimy na nim prezenterkę oraz Łukasza Nowickiego i jego następcę w PNS, Roberta Koszuckiego. Takich dwóch jak na trzech, to nie ma ani jednego. Taka niespodzianka dziś w pytaniu na śniadanie. Moje chłopaki, Robert Koszucki i Łukasz Nowicki, oznajmiła obczowska na Instagramie. Lawina spekulacji ruszyła od razu. Ludzie myśleli, że Łukasz jednak zmienił zdanie i wrócił do prowadzenia śniadaniówki. Okazało się jednak, że ten postanowił zrobić swoim kolegom niespodziankę i odwiedził ich na planie. Obczowska była głęboko poruszona i szybko rzuciła się do przytulania Nowickiego. Pod postem celebrytki zawrzało. Fani programu zaczęli pisać, by Łukasz wrócił na stałe. Koszuckiemu raczej nie zrobiło się miło, gdy to czytał najlepsze trio programu. Super było zobaczyć razem wasz team. Najlepsi bez wątpienia. Domagam się powrotu pana Nowickiego. Pan Łukasz jaki wzruszony. Brakuje Łukasza, pisali widzowie. Zobacz też, Nowicki ledwie wyszedł z budynku TVP, a tu takie wieści. Niespodziewane kulisy nagłego odejścia. Z pytania na śniadanie Katarzyna Cichopek skomentowała odejście Łukasza Nowickiego z TVP. Powodzenia Nowickiego pożegnali w TVP. Tymczasem docierają niespodziewane wieści.